Cześć, z tej strony Jan, witajcie w Mortanderze, a konkretnie w moim garażu, hangarze, garaż to bardziej dla czołgów, na mojej płycie lotniska, gdzie stoją moje samolociki. Zacznijmy może od maszyn amerykańskich. Cóż posiadam? Jak widzicie, posiadam wszystko, łącznie z P-80 i robię dalej tutaj te maszynki. Zostało mi ich jeszcze 5. 6, 7, 8 i to by było na tyle. 8 samolotów z USA. Mam jedną premkę od nich. Takie cudo. Dostałem ją z jakiegoś eventu. Wszystkie samoloty, jakie mam premium, są z jakichś eventów. I teraz może troszkę o samych maszynach. Jeśli nie macie tego drzewka rozbudowanego, a chcecie wiedzieć, jak się ono tutaj sprawuje, to służę pomocą. Jeśli chodzi o tą linię, to na zręcznościówce Amerykanie na pierwszym tierze naprawdę świetnie sobie radzą. Jeśli zaś chodzi o realistyczny tryb, to dosyć fajne są te maszynki. Ta linia, to bardziej te, bo tutaj zobaczcie, tutaj są 4 Browningi 12. To jest naprawdę niezła siła ognia na pierwszym tierze. I ten samolocik również całkiem fajnie się wznosi, odlotowo się kręci, ma całkiem sporo amunicji, jest to bardzo, bardzo groźna maszynka. Kiedyś jeszcze na jedynce były te maszynki, teraz je przerzucono na dwójkę. Ale również nie są złe, chociaż wolę już tutaj tego pana. To jest jeden z lepszych samolotów, jeśli chodzi o ten tier ogólnie w grze. Ten pan jest również kozacki. Też wiele osób lubi nim latać. Jeśli chodzi o dwusilnikowy samolot, to naprawdę godna polecenia maszynka. Bardzo ładnie uzbrojona, no, 4 Browningi, po 500 sztuk ammo, czyli całkiem sporo. I jedno działko jeszcze 150, też tam sobie pochuka troszkę. A Air Cobry też niektórzy lubią. Wiadomo, tutaj jest 37. Jak lecicie na bombowce, to firmy Mortals, po prostu krzyczą piloci. No, 37 już trzeba się bać. Nie ma wyjścia, to jak trafi, to już jest efekt, dziura jest spora. Cóż tu dalej mamy? Osobiście lubiłem bardzo Corsarze. To był samolot przełomowy i taki technologicznie straszny skok u Amerykanów, jak go mieli. No ale tutaj jeśli chodzi o wersję, to oczywiście ta C jest najlepsza, kiedyś była po prostu OP. Teraz już jest po paru nerfach, ale dalej się nią fajnie lata. Przynajmniej ja lubię, ma świetne uzbrojenie, dużo amunicji. No i te osiągi też dalej nie najgorsze, dalej jest to bardzo szybki samolot, który może przeciwnika doprowadzić do szewskiej pasji. Tutaj mamy Thunderbolty. Ja osobiście nie jestem przekonany do tych maszyn, ale jest trochę ludzi, którzy je lubią. No to jest taka straszna cegła. Szybka, w miarę dobrze trzymająca energię, nieźle uzbrojona, dużo amunicji. No ale cegła, dla mnie za wielka ta cegła. Mimo wszystko bardziej wolę Mustanga na przykład. A tutaj później mamy trzy King Cobry. To są również bardzo, bardzo fajne maszyny, bardzo szybkie, świetny roll i świetne uzbrojenie. Zobaczcie, 58 pocisków do 37, to naprawdę sporo. 4 dwunastki, no tutaj amunicji trochę mniej, ale razem to naprawdę ładnie pyrka i jest naprawdę konkretny efekt. Dlatego można tym śmiało grać. Mustang, no to już legenda, bardzo, bardzo fajna maszyna, świetnie, świetnie strzela. Bilkaty również, super, super samoloty. Co prawda już je nerfią, już tutaj macie klasyfikację bitewną 6.3, nie 6.0. Już tutaj macie 1050 amunicji, nie 1000, na początku 600 chyba było, czy jeszcze więcej. Potem 1300, teraz 1050, potem będzie 700, potem po 5 na sztukę, nie wiem. No wygłupiam się, ale w każdym razie no, nerfią. To również były świetne maszyny. Ale też przy nich chyba z 20 razy coś majstrowali teraz. Nie wiem jak latają, muszę po prostu
sam się za jakiś czas przekonać. Tutaj jeśli chodzi o Jety, to ponoć zabawa zaczyna się odtąd. No, powiem wam, że ten na jakiejś mega rewelacji nie ma, ale tragedii też nie. Trochę już strąceń nim mam. Jak już się rozhula, rozbuja, rozpędzi, nabierze wysokości, to lata się nim całkiem przyjemnie. A jeszcze wszystkie upgrade'y przede mną, tak więc będzie jeszcze lepiej. Ale tutaj jeśli o to chodzi, no te samoloty niedawno doszły szturmowe. Uzbrojenie mają masakryczne. To już jakiś psychopata naprawdę wymyślał. 8 dwunastek na przodzie. 1,75. No śmierć w oczach. Tutaj. 12, nie? 12. Masakra. Tak więc no tylko sobie latać i się bawić. Oczywiście ta linia kiedyś to Havok był naprawdę twardym draniem. Teraz już taki twardy nie jest, ale dalej miły samolocik, fajnie się nim lata. Tym samolotem, jak widzicie tutaj, długo o nim latałem, bardzo lubiłem. No świetny bombowiec, właśnie taki średni, bardzo zwrotny, bardzo fajnie się zachowujący, nieźle uzbrojony. Naprawdę miła maszynka. No tutaj B-17, tu wiadomo, nie muszę chyba mówić, jakie są upierdliwe i mocne, najmocniejsze bombowce aktualnie. Lepiej mieć B-17 niż tego Liberatora. Mniej się go boję niż B-17. No tak to wygląda. A tutaj jeśli chodzi o cuda, to ten Spitfire jest najlepszy. Wznosi się jakby był jetem. Nie wiem o co chodzi, no ale dobre. Niech się wznosi. Też jest strasznie zwrotny. Po prostu jak chcecie kupić coś najlepszego tutaj, no to ten samolot jak najbardziej. Dobra, przejdźmy do Niemców. Niemców, jak widzicie, też mam prawie wszystko poza tam jetami i tutaj końcówki. Po prostu, no tak jak mówię, nie gram za dużo donierami, bo jakoś tak przestało mi się podobać latanie bombowcem. Wolę je atakować. Tutaj jeśli chodzi o samoloty, no te nie są złe, zwłaszcza ta wersja ostatnia z dwoma działkami. Całkiem fajna. Ten samolot również jest twardy jak diabli. Dosyć sporo ma tej amunicji, tego wszystkiego. Jakoś sobie radzi w tym niszczeniu wszystkiego. Ta pierwsza foczka też niczego sobie. Teraz może tak trochę przyspieszę. Ogólnie będę mówił, które samoloty mi się podobają. BFX-109, zobaczcie. To jest samolot, który też chyba dostał najwięcej nerfów. Stały mu zdjęte ostatnio te podczepione działka 20 na 15. Nie wiedziałem, że ma 15. Może Gage wie coś nowego, jakąś nową historię. No ale okej, niech będą 15. Potem pewnie mu na 5 zamienię. Po prostu szkoda gadać. G2 również samolot bardzo dobry, świetnie się wspina. Tutaj cała ta linia, tak naprawdę G6, G10, K4 jest dosyć trudne do gry. Ale tutaj jeśli chodzi o Foki, mi się wszystkie podobają. To był kiedyś samolot jeden z najlepszych na tym tierze. Teraz jest jeden z najgorszych. No, tak to wygląda. Tutaj będziemy mieli jety, ponoć są bardzo dobre. A te ostatnie to już w ogóle jakaś rewelacja. Tak wszyscy mówią, tak więc pewnie mają rację. To jest niezły potwór, jeśli lubicie dwusilnikowe maszyny. No, cała ta linia jest naprawdę niezła, no, można nią iść. Dosyć specyficzna, ale na realistyku rzuca wysoko, możecie bombowce tłuc albo inne maszynki, nie ma żadnych przeciwwskazań. Te samoloty uważam za porażkę, głównie przez to, że są strasznie wolne i beznadziejnie opancerzone, czyli wcale. No niestety tak to wygląda. Widzę, że tutaj się poprzenosiło. Te samoloty wcześniej były tu. No ale dobra, teraz są tutaj. Niech sobie siedzą. Jaj nie wróg. To jest ta sama tak naprawdę. One tutaj widzę jakieś bąki chyba będą miały. Nawet jestem trochę zdziwiony. Ale nie, no nie wiem co tutaj robią. To są niby szturmowce? Zobaczcie. Ciężki myśliwiec, no właśnie. A to szturmowy. Szturmowy. Nurkujący bombowiec. Okej, no dobra, zostały zmienione, nieważne. W każdym razie są równie dobre jak swoi bracia. Albo to ten sam typ.
Jeśli chodzi o bombowce, fajny jest tutaj ten. Dużo nim latałem. Jest dosyć miękki, ale strasznie fajnie nurkuje i bardzo, bardzo miło się nim lata. Doniery również są fajne, bo są bardzo szybkie, więc jak chcecie mieć szybkie bombowce nurkujące, polecam. No tutaj jeśli chodzi o te cacuszka, to wiadomo, D13. Też tam 15 nerfów, 5 buffów, nie wiadomo o co chodzi. Teraz lata całkiem, całkiem, nie ma się tam za bardzo do czego przyczepić. Przynajmniej widzę, jakie ewolucje robi to. To strach. Jeśli chodzi o rosyjskie samoloty, to ich mam najmniej. Jak widzicie, najbardziej mi się podobały UA. Dalej mi się podobają. UA 9 na stoku nie zachwyca, delikatnie mówiąc. Ale później ma być znacznie lepiej. No i tutaj te wszystkie UA jak najbardziej fajne. Łagi też, niczego sobie. A tutaj mamy te, Boże, samoloty pomyłki i szaki. I migi są powiedzmy w miarę zbalansowane. Jaki są do gry trudne, ale jak się je opanuje, to całkiem się przyjemnie nimi lata. Co my tutaj mamy? Jeśli chodzi o tą linię, jest niczego sobie, to są dobre szturmowce, a nawet bardzo. I dwójeczka też, super samolot SU, też się świetnie lata. Jeśli chodzi o bombowce, to dosyć twarde. Dosyć twarde i tutaj, gdzie były te jarki? Zobaczcie, jarki są fajne z jednego względu. O właśnie, na przykład takiego. Ładny tonaż zabierają jak na samolot dwusilnikowy. Dosyć spory bym powiedział, jak tam u tu wygląda. Najwięcej zabierają Amerykanie, tak mi się wydaje. Więc jeśli zależy wam na tonażu, no to o, tutaj jest słabo. To powinniście brać amerykańskie bombowce. Tutaj spremek mam King Cobra. No wiadomo, to King Cobra, czyli sprawuje się fajnie. Jeśli chcecie mieć samolot, który po prostu będzie gniótł wszystko na swoim poziomie, to weźcie tego. Cudawianki, nie działa na niego grawitacja, zawraca po prostu w miejscu. Zero, jak go widzą, to uciekają w popłochu, albo się od razu rozbijają, żeby ułatwić grę. No kpina, po prostu kpina, można go brać i robić cuda. Tutaj jeśli chodzi o migi, największa siła ognia chyba w grze. Zobaczcie, każdy ma 37 i dwie 23. Amunicji bardzo mało, ale tu wystarczy naprawdę tylko zrobić klik i jak się trafi, to jakbyś dostał z bomby atomowej po prostu. Straszna siła ognia. Jeśli chodzi o samoloty brytyjskie, cóż my tutaj mamy? Hurricane'y. Powiedzmy takie sobie, zabawa się zaczyna odtąd, to jest już bardzo dobra maszyna. No i Tempesty, piątka, dwójka są naprawdę klawe. Jeśli chodzi o Speedy, taką moc zaczyna być czuć od... zobaczmy. No tutaj, od piątki. Jak już macie działka po prostu. Bo tych działek tutaj brakuje, o, nawet od tego, od MK2. Muszą być działka, bo te karabinki śmieszne, począwszy od tego, że tam te 7-7, ta jest kpina. Tego trzeba tyle wtłuc w przeciwnika, żeby spadł, że szkoda gadać. Jeśli chodzi o bombowce, to są słabe. Żadna rewelacja, dopiero tutaj ten ostatni jest całkiem i może też całkiem wziąć. 14500 konkret, albo właśnie dwie czterotonowe. Cóż my jeszcze mamy ciekawego? Te samoloty, ja bardzo lubiłem tego B-Fightera. Sporo bitew na nim mam, no, jest masakrycznie uzbrojony. Całkiem zwrotny jak na samoloty dwusilnikowe, no miło się nim lata, dobrze go wspominam. Tutaj później przestałem robić, bo zobaczyłem, że on jest zwrotniejszy od tych maszyn, które są dalej. Zobaczcie, on ma 28 zakręcanie, a ten ma 40. Powiedzmy, że zejdzie tam do 30, ale do 38 może zejdzie. Nie ma rewelacji, ten Vampir też ponoć jako jet jest taki sobie. Teraz jak widzicie, mój ostatni zakup, chyba wczoraj.
Właśnie Meteora kupiłem pierwszego. Dopiero jeden lot taki sobie zrobiłem, to tam nie mogę za wiele powiedzieć. No, na pewno startuje szybciej niż amerykańskie P-80A, dobrze pamiętam nazwę, tak. Dlatego no, pod tym względem jest lepszy, ale się grzeje o wiele szybciej. P-80 mi się prawie w ogóle nie grzeje, a ten się grzeje dosyć szybko. Więc no cóż, są wady i zalety. Ten Sea Meteor jest ponoć teraz bardzo dobry i od niego już się zaczyna zabawa. No tak ogólnie jety ich są niczego sobie. Jeśli chodzi tutaj, to ten pan jest godny polecenia. Bostona dostałem, no taki tam bombowiec. Bez żadnej rewelacji. No, dosyć przyjemnie się tam lata, ale raczej typowy bombowiec, nie ma tam się za bardzo do czego tutaj przyczepić. Nie jestem, tak jak mówię, jakimś wielkim fanem tych samolotów, no ale lepiej mieć niż nie. No tutaj też Mustanga można brać, wiadomo, no ja lubię Mustangi, dlatego polecam. To nie wiem, czemu jest takie drogie w dodatku. Zobaczcie, 7000 monet. To jest sporo. I on nawet nie zarabia na maksa. Tutaj mamy plus 200, 200, tu mamy po 250. Za 1850 mamy zarobki 500. A tutaj mamy zarobki 360. O co kaman? Nie wiem. Nie wiem, niech sobie będzie. On jest taki sam praktycznie jak ci panowie. Dlatego równie dobrze możecie na tych dwóch maszynach latać zamiast na tej. I trochę gorzej zarabiać. No ale spoko. Dobra, zostały japońskie siły. Tutaj też mam prawie wszystko. Zaraz skończę. Ostatniego Shidenkaya, dostaną mi dwa jety, ten pan i ten pan. Tutaj się zawiodę na tych bombowcach, tutaj one są zazwyczaj bardzo zwrotne też. Też dosyć miło się nimi latało. A ten pan to chyba największa kłoda, po prostu B-17 się kieruje jak myśliwca przy nim. No masakrycznie się nim steruje. To jest typowy samolot do lotu, tylko na wprost, na duże bazy, na nic, absolutnie nic więcej. No, straszny, straszny w manewrowaniu. Chyba najgorszy bombowiec do manewrowania. Dlatego, tak jak mówię, strasznie się zawiodłem. Tutaj, jeśli chodzi o tych panów, wszystkich, dosyć ciekawi. To tacy snajperzy typowi. Jak lubicie mieć duży kaliber i mało pocisków i polować na bombowce, to są maszyny dla was. To jest samolot, który rządzi na dwójce. Kręci się jak dziki. Dlatego wszystko prawie wykręci. Uzbrojony dosyć słabo, ale ujdzie. Później już się zaczynają konkretniejsze maszynki. No i wiadomo, hajaty, które rządzą. Tutaj jeśli chodzi o Ryzeny, to tak samo w tej linii według mnie zabawa już się zaczyna. No wiadomo, od każdego Ryzena. Ale te były kiedyś naprawdę masakrycznie dobre. Później już czym dalej, tym trudniej. Po prostu są to za wolne samoloty. Niestety. Walkę już toczymy na takiej zasadzie, że po prostu przeciwnik musi nam pozwolić ze sobą walczyć. Jak nie pozwoli, to nie powalczymy. Bo nie dogonimy, nie zanurkujemy, bo się rozwalimy. Musimy czekać, aż on się zacznie kręcić. Jak się zacznie kręcić, to przegra. No i tyle. Te samoloty kiedyś były najlepsze, zanim nie było hajatek. Teraz je pogorszyli. Dostały nowy model lotu. Czytaj, coś jest gorzej. Przynajmniej w 90% tak wygląda definicja nowego modelu lotu. Ten pan jest ponoć bardzo dobry. No a ten pan to też takie małe dziwo. Najgorsze, że ma mało paliwa, co jest upierdliwe. No i lądowanie też nim to jest ekstrema jakieś. No ale co zrobić? Trzeba się męczyć. Mam jeszcze tego pana. Póki się nie bawili z Ryzenami, był to samolot marzenie. Teraz to wrak. Po prostu, tak jak mówię, muszę cały czas czekać, aż przeciwnik popełni błąd. A jak ja popełnię, to zginę albo sam się rozwalę, bo urywa skrzydła przy byle czym i przy byle prędkości. To jest kpina, po prostu kpina. Mam nadzieję, że znowu zmienią te Ryzeny, przestaną się wygłupiać, że im urywa skrzydła przy śmiesznych prędkościach. Po prostu nie idzie wtedy tym latać. No, teraz to najlepszym jest ten pan, jeśli chodzi o japońskie samoloty premium.
bo zarabia tak samo. Na to foka, w dodatku a piątka, cztery działka. Co prawda jakieś, nie, jakieś mega rewelacyjne. No ale ilość amunicji widzę, że jest w miarę. No i co on tu jeszcze ma? Dwie ósemki, matko. No nędznie, nędznie uzbrojony foki. Niemieckie lepsze są. Ona ma 4,7. No. I tak to jest tutaj najlepsze, co widzę. Bo reszta to nie wygląda jakoś rewelacyjnie. Też 1A. Nie, sama tamteta, tak to powiem. Może dostaną teraz jakieś fajne nowe samoloty, bo w następnej aktualce coś nowego się szykuje. I tyle, moi drodzy, tak wygląda mój hangar. Jeśli, a jeszcze sorki, jeszcze zostały siły naziemne. Tutaj mam Tygrysa, tutaj jeszcze mi został Jack Mancer. Zaraz zrobię tego fana za następną bitwę. Dostałem ten czołg, już filmik o nim jest. No i z tego rana będę się starał tutaj zrobić wszystko, co jest. Jeśli chodzi o rosyjskie maszynki, to jest, tak to wygląda, tutaj znacznie gorzej. No nie ukrywam, że niemiecka myśl techniczna bardziej mi odpowiada niż rosyjska. No, nie wiem czemu tak jest, może dlatego, że Niemcy mieli lepszą i wszyscy im zazdrościli. Potem tylko po wojnie przejmowali ich naukowców i wykradali wszystkie badania. No ale w każdym razie też tutaj te wszystkie pojazdy nie są złe. No muszą to jakoś balansować. Jakby to było w skali 1:1, to nie byłoby po co walczyć, bo Niemcy by wszystko wygrywali. Niedługo pewnie będą Amerykanie, dlatego zobaczymy jakieś Shermanki, inne cuda. I będzie pewnie wesoło. No, wyszedł całkiem pewnie długi filmik. Mam nadzieję, że maszyny wam się podobają i dowiedzieliście się czegoś o nich, czego nie wiedzieliście, które są dobre, które nie. Jeszcze może powiem o tych, bo nie mówiłem. Świetnie się wspinają, ale bardzo później, bardzo trudno nimi manewrować podczas nurków. Niemniej jeśli chodzi o nabieranie wysokości, to chyba numer jeden teraz. Mało kto naprawdę idzie tak w górę jak te skurczybyki. No ale cóż, ktoś musi być najwyżej. W każdym razie pamiętacie, jak spada na was taki samolot, dacie konkretnie w bok, to na 90% nie wyrobi. Dalej pójdzie po prostu jak kłoda w dół i nie będzie efektu żadnego. Okej, nagadałem się trochę, aż gardło boli. Dzięki za oglądanie, miłego dzionka, cześć.